Cisza to szczególne miejsce odpoczynku, wytchnienia, samoobserwacji. Dla mnie najlepszym miejscem do praktykowania ciszy jest ciało. Cisza to koniec i początek, wejście na nowy poziom postrzegania swojego ciała i rzeczywistości, w której się znajdujemy. Cisza to spektakl, instalacja artystyczna i seans leczniczy w jednym. To też dodatkowe miejsce w przestrzeni publicznej, debacie społecznej, na scenie politycznej, w intymnych relacjach. To taki spektakl, który z jednej strony jest medytacyjny i introwertyczny, a z drugiej bezpośredni, konfrontacyjny. W relacji i sprzężeniu energetycznym z otoczeniem, czyli obiektami w przestrzeni i ludźmi, ich ciałami wraz z tym, czego nie widać, ich uczuciami, myślami, fantazjami. Trenujemy swoją uważność poprzez generowanie ciszy jako podstawowej potrzeby człowieka. Performerzy niczego nie udają. Czasami są aktywni, a czasami bierni, śmieją się, płaczą, rozmawiają, tańczą. Widownia? Widownia niczego nie ogląda. W zamian za to wszystkiego doświadcza osobiście. Polska potrzebuje ciszy.